Oto mój misiu! Dołącz do przyjaciół Misia Brązusia i subskrybuj nas, aby nie przegapić żadnej przygody. Straż pożarna w akcji. Cześć słuchacze bajkowych przygód! Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć historię Misia Brązusia, misia pełnego odwagi i marzeń, który zastanawia się, jak to jest być strażakiem. Jakie tajemnice skrywa strażacka remiza? Wyruszymy w tą niezwykłą wyprawę, aby odkryć tajemnicę razem z naszym misiem Brązusiem. Przygotujcie się na niezwykłą podróż przez świat strażackich przygód. Misiu postanowił, że chce dowiedzieć się jak najwięcej o tym zawodzie, o odważnych i silnych strażakach, którzy chronią nas przed ogniem i pomagają w trudnych sytuacjach. A gdzie zobaczyć i dowiedzieć się o tym zawodzie? Oczywiście w remizie strażackiej. Nie czekając, miś wyruszył przed siebie. Gdy dotarł na miejsce, jego oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Przed nim stała wielka remiza strażacka z ogromnymi czerwonymi drzwiami. Na dachu lśniła złota dzwonniczka, a z komina buchał dym. Miś Brązuś podszedł odważnie do drzwi i zapukał. Drzwi otworzył mu uśmiechnięty strażak. Witaj, młody przyjacielu. Co cię do nas sprowadza? Miś Brązuś zapytał, czy mógłby dowiedzieć się więcej o pracy strażaków. Strażak uśmiechnął się szerszym uśmiechem i poprowadził Brązusia do wnętrza remizy. Tam misiu mógł zobaczyć ogromne wozy strażackie, które wydawały się być gotowe do akcji w każdej chwili. Strażacka remiza to taka chatka dla odważnych strażaków i ich wielkich wozów. Wyobraźcie sobie wielki, piękny budynek z czerwonymi drzwiami, które są tak duże, że może przez nie wjechać ogromny wóz strażacki. Na szczycie remizy jest dzwonnica, taka jak w bajce, a na niej mały dzwonek, który dzwoni wtedy, gdy strażacy muszą wyruszyć na akcję. W środku jest mnóstwo przestrzeni. Ściany zdobią kolorowe plakaty z obrazami pokazującymi, jak strażacy pomagają gasić pożar. Można zobaczyć ilustracje strażaków, ratujących ludzi, zwierzęta, a także używających różnych narzędzi. W jednym kącie remizy stoi wielki stół, na którym leżą mapy i plany. To tutaj strażacy planują swoje akcje ratunkowe i ćwiczenia. Na ścianach wiszą kaski strażackie, które chronią strażaków przed niebezpieczeństwem. A teraz wyobraźcie sobie ogromne wozy strażackie, które czekają na podwórku remizy albo w środku remizy. Są czerwone, błyszczące i pełne specjalnych narzędzi do gaszenia pożarów i pomagania ludziom w trudnych sytuacjach. Mają wielkie węże, które strażacy używają, aby ugasić płomienie. Kiedy strażacy słyszą dzwonek dzwoniący na górze remizy, biorą swoje kaski i szybko wskakują do wozu. Włączają światła i syreny, a wóz jedzie szybko i pewnie, aby pomóc ludziom oraz zwierzętom. W remizie jest pełno ciekawych zakamarków, a każde miejsce ma swoją ważną rolę w życiu strażaków. To są niesamowite miejsca, pełne odwagi, gotowości do pomagania, a strażacy są prawdziwymi bohaterami, gotowymi stawić czoła każdemu wyzwaniu. Nasz miś Brązuś nie mógł uwierzyć własnym oczom. Zapytał strażaka o wszystko, co go interesowało. Jak gasić pożary, jakie narzędzia są potrzebne, jak pomagają w wypadkach, jak ratują kotki z drzew. Strażak odpowiadał cierpliwie na wszystkie pytania, a misiu słuchał z zapartym tchem. Po długiej rozmowie strażak zaproponował misiowi, że może spędzić jeden dzień razem ze strażakami, aby zobaczyć, jak wygląda ich praca na co dzień. Misiu nie mógł wierzyć w swoje szczęście i z radością przyjął to zaproszenie. Krążył po remizie, zerkając na każdy zakamarek i patrząc na narzędzia strażackie. W pewnym momencie, gdy podszedł do kącika pełnego sprzętu ratunkowego, usłyszał ciche, przyjazne szczekanie. Z zasterty kasków i węży wyłonił się uroczy piesek. Miał kremową sierść, iskrzące się oczka i uszy w kolorze brązowym. Miał na sobie kask z napisem Piesek Strażak. To właśnie ten malutki piesek pomagał strażakom w ich ważnej pracy. Miś Brązuś podszedł do pieska i uśmiechnął się do niego. Piesek merdał radośnie ogonkiem, witając się z nim. Cześć, mały przyjacielu, powiedział Brązuś. Jesteś naprawdę wyjątkowym strażakiem. Piesek strażak merdał ogonkiem jeszcze bardziej i mruczał cicho, jakby odpowiadał na słowa misia. To właśnie piesek strażak, który zawsze jest gotowy do pomocy, czy to w akcji, czy przy podnoszeniu na duchu swoich przyjaciół strażaków. Pomyślał sobie miś Brązuś z podziwem. Nagle miś Brązuś usłyszał dzwoneczek na górze remizy. To był dzwoneczek, który oznajmiał, że strażacy mają ważne zadanie do wykonania. Brązuś odbił się na miękkiej podłodze, jego oczy zrobiły się wielkie jak spotki. Wiedział, że to znak, że strażacy muszą pomóc w jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Strażacy zaczęli szybko się przygotowywać. Zakładali swoje kaski i kurtki, wskakiwali do wozów, które wydawały się być jeszcze bardziej ruchome i gotowe do akcji niż zwykle. Syreny i światła włączyły się, a wozy wyruszyły z wielkim hukiem. Miś Brązuś patrzył z otwartymi oczami na tę sytuację. Zrozumiał, że to właśnie teraz strażacy wyruszają, by móc pomóc ludziom i zwierzętom w potrzebie. Ale wtedy, kiedy jeden z uśmiechniętych strażaków wskoczył do swojego wozu, nagle zatrzymał się, spojrzał na misia i powiedział: przyjacielu, czy chciałbyś dołączyć do nas w tej akcji? Zapytał strażak, patrząc na misia. Każda pomoc jest potrzebna. Brązuś poczuł, jak jego serce bije mocno. To była szansa, o której marzył. Pomóc w prawdziwej akcji strażackiej, odpowiedział więc strażakowi z radością w głosie. Tak, tak, chcę pomóc. Chcę być jak prawdziwy strażak i pomagać w ratowaniu, gaszeniu pożaru. Strażak uśmiechnął się i pomógł misiowi założyć kask. Wyskoczył razem z nim z wozu i pokazał, jak trzymać wąż strażacki, żeby pomóc gasić pożar. Razem z innymi strażakami ruszyli w kierunku palącego się domu. Miś Brązuś czuł, że jest częścią czegoś naprawdę ważnego. Czuł się trochę jak taki bohater z jego ulubionych bajek. Gdy strażacy i miś Brązuś dotarli do miejsca pożaru, zobaczyli, że ogień płonie na dachu jednego z domów. Dym unosił się w powietrzu, a płomienie były gorące i niebezpieczne. Miś patrzył z podziwem na strażaków, którzy szybko i zdecydowanie brali się do pracy. Piesek strażak był tam też, gotowy do działania. Jego małe, błyszczące oczy były pełne zaangażowania. Strażacy szybko przygotowywali węże strażackie i zaczęli kierować wodę na ogień. Misiu zdecydował się pomóc. Wziął jeden z mniejszych węży i zaczął pomagać w kierowaniu strumienia wody na płomienie. Piesek, który był doskonale wyszkolony, zaczął pomagać w inny sposób. Skakał i biegał wokół, sprawdzając, czy nie ma żadnych ukrytych miejsc, gdzie ogień mógłby się rozprzestrzenić. Jego nos wyczuwał dym i szczekając dawał znać strażakom, gdzie jeszcze mogą być ukryte ogniska ognia. Brązuś był zdeterminowany, żeby pomóc jak najlepiej. Gdy strażacy wyznaczali zadania, misiu pilnie ich słuchał i starał się robić to, co trzeba. Razem z pieskiem strażakiem dawali z siebie wszystko, żeby ogień przestał płonąć. Gdy płomienie stawały się coraz mniejsze i słabsze, a dym unosił się wolniej, wszyscy poczuli ogromną ulgę. Dzięki wspólnej pracy, zaangażowaniu i odwadze ogień został opanowany i ugaszony. Dom, który był zagrożony, teraz był już bezpieczny. Strażacy i Miś Brązuś stanęli razem, patrząc na to, jak dym unosi się w powietrzu. Piesek strażak polizał misia po łapce, jakby mówił mu: dobrze nam poszło. Miś uśmiechnął się i powiedział: dziękuję wszystkim za współpracę. Jesteście prawdziwymi bohaterami. Wszyscy strażacy uśmiechnęli się do misia i pieska strażaka. Piesek machał ogonkiem z radością. To był dzień, który pokazał, że współpraca, odwaga i chęć pomagania mogą sprawić, że świat staje się lepszym miejscem. I Miś Brązuś był teraz nie tylko misiem z pięknym brązowym futerkiem, ale także misiem bohaterem, który pomógł w gaszeniu pożaru i ratowaniu domu. Po akcji, gdy ogień był już ugaszony, strażacy, Miś Brązuś i piesek strażak wrócili do remizy. Misiu był trochę zmęczony, ale jego serce było pełne dumy. Wiedział, że to był jeden z tych dni, które na zawsze zostaną w jego wspomnieniach. Gaszenie pożaru to bardzo trudna i męcząca praca, więc po takiej akcji strażacy zasługują na trochę odpoczynku. Kiedy już ugaszą płomienie, strażacy wracają do swojej remizy. Po akcji wszyscy zbierają się wokół stołu i rozmawiają o tym, co się wydarzyło. Dzielą się wrażeniami i opowiadają sobie, jakie były ich plany i kto jakie zadania wykonał. To taka fajna chwila, żeby podzielić się emocjami i poczuć, że są razem w tej akcji. Później przychodzi pora na pyszny posiłek. Strażacy są bardzo głodni po całym tym trudzie. Jedzą razem, śmieją się i nabierają energii i siły. Po zjedzeniu czas na odpoczynek. Wiadomo, że pożar to duże wyzwanie, więc nasi super strażacy muszą trochę się zrelaksować. Czasami siadają na miękkich kanapach, czytają ciekawe książki, robią sobie krótką drzemkę lub grają w planszówki. To taki odpoczynek dla ciała i duszy. Ale odpoczynek strażaków nie trwał zbyt długo, ponieważ dostali kolejne wezwanie. Niespodziewanie wybuchł pożar w Parku Słoneczko. Wszyscy byli przerażeni, ale na szczęście nasi strażacy byli gotowi do działania. Strażacy i Miś Brązuś założyli swoje kaski i kurtki strażackie, wskoczyli do wozu strażackiego i wyruszyli na ratunek. Kiedy dotarli na miejsce, zobaczyli ogromny ogień, który się szerzył wokół drzew i krzaków. To było wyzwanie, ale strażacy nie tracili ducha. Szybko wzięli wąż strażacki, który miał wodę pod ogromnym ciśnieniem. Strażacy trzymali go mocno. Strumień wody syczał i tryskał, kierowany przez odważnych strażaków. Miś Brązuś wziął małą gaśnicę i również pomagał gasić ogień, który był blisko niego. Dobrze wiedzieli, że płomienie były wysokie i groźne, jednak dzięki wspólnym wysiłkom strażaków i pomocy odważnego misia Brązusia ugasili ogień. Płomienie powoli ustępowały, a czarne dymy zniknęły w powietrzu. Park Słoneczko był uratowany. Wszystkie zwierzęta z okolicy przyszły podziękować strażakom i misiowi Brązusiowi za ich niesamowite działanie. Miś Brązuś nauczył się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale także pomagają swoim przyjaciołom i chronią przyrodę. W trudnych chwilach, gdy zagrożenie się pojawia, Można na siebie liczyć i razem działać. Strażacy są naszą siłą, a odwaga i chęć pomocy są naprawdę ważne. Tak jak Miś Brązuś i strażacy, każdy może być małym bohaterem w swoim świecie, jeśli tylko włoży w to serce i zaangażowanie. A więc bądźcie odważni i gotowi do przygód, tak jak strażacy i Miś Brązuś. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.